Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o wypowiedzi ministra finansów, kwarantannie ministra Michała Dworczyka oraz o lewaniu przepisów przez wicepremiera Kaczyńskiego. Najpierw zacznę od lżejszego tematu, ale i tak mocno podniesie Wam ciśnienie. Minister finansów Tadeusz Kościński. Od roku czuję się jak święty Mikołaj, bo praktycznie tylko obniżam podatki. Opłaty to nie podatki i one nie należą do moich kompetencji. To nie jest polityka fiskalna. Pozostaje krzyknąć ho, ho, ho. A nie mówiłem? Odstawcie kawę, bo będzie tylko gorzej. Dzieci, co znalazłyście pod choinką? To dług publiczny. Dziękujemy święty Mikołaju. PiS w ciągu roku zafundował obywatelom podwyżki opłat pocztowych, opłat skarbowych, opłat sądowych. Święty Mikołaj Kościński. Ho, ho, ho! Radio Erewań, nie święty, a komunistyczny, nie Mikołaj, a Karol i nie obniża, a podnosi. Ostatnio nasz minister finansów chwalił się, że czuje się jak święty Mikołaj. Ja tam od niego prezentów nie chcę, a moje dzieci tym bardziej. Minister finansów rozdaje prezenty. Proszę, to dla ciebie, twoja część do spłaty z długu publicznego. Tadeusz Kościński. Ani o jeden grosz nie podwyższyliśmy żadnego podatku. Jedyny nowy podatek, który pojawił się od 1 stycznia, to podatek od sprzedaży detalicznej. Pracujemy nad tym, jak obniżać podatki: podatek bankowy, podatek handlowy, podatek galeryjny, następnie od wszelkich nieruchomości komercyjnych. Rząd utrzymał wyższą stawkę VAT-23%. Podniósł VAT z 8 na 23% na wybrane produkty, na przykład, i jeszcze wiele, wiele innych. Od 1 stycznia PIS podnosi podatek od nieruchomości. No, to tyle z tego lżejszego tematu. Przy okazji, ministra finansów warto wspomnieć o innych wypowiedziach osób z jakże wolnościowego i wolnorynkowego rządu zjednoczonej prawicy. Minister finansów, od roku czuję się jak święty Mikołaj, bo praktycznie tylko obniżam podatki. Premier, Polska jest w awangardzie walki o prawdziwy wolny rynek, istny dom wariatów. Obecna władza przeszła już na polityczny trolling. Morawiecki mówi, że walczy o wolny rynek, Kościński tylko obniża podatki, a Patkowski wmawia, że wyższy dług państwa jest po to, by Polacy nie musieli się zadłużać. Są tak bezczelni, bo wyhodowali sobie elektorat, który w to wierzy. W ostatnim czasie Jarosław Kaczyński pokazał, jak bardzo ma wywalone na restrykcje narzucane społeczeństwu przez jego własną partię. Najpierw pokazał to podczas zaprzysiężenia. Po pierwsze, wicepremier Kaczyński nie posiadał rękawiczek. Prezydent Andrzej Duda również zachował się nieodpowiedzialnie ponieważ zdjął rękawiczkę, by podać rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Następnie Jarosław Kaczyński zdjął maseczkę i już jej nie założył. Faktem jest, że wtedy Polska nie była jeszcze cała w strefie żółtej, ale z drugiej strony mamy polityków PiS, którzy ostro najeżdżali na posłów Konfederacji za to, że pojawili się bez maseczek na posiedzeniu Sejmu. Czy w takim razie nie powinni być konsekwentni? Zresztą czego ja oczekuję od polityków PiS? Dodatkowo Jarosław Kaczyński po uroczystościach nie stanął do wspólnego zdjęcia, tylko sobie poszedł. Adam Bielan wyjaśnił, dlaczego tak się stało. Jarosław Kaczyński był lekko podziębiony, nie chciał zbyt długo stać na dworze, i mimo to nie miał założonych rękawiczek i zdjął maseczkę. Wyjątkowo odpowiedzialnie. To, co panowie robicie jest skrajnym egoizmem, chciałam państwu, panu, panom powiedzieć i brakiem odpowiedzialności za innych. Ale, żeby nie było, to nie wszystko. Sytuacja się powtórzyła tylko przy innej okazji. I w sumie bardziej perfidnie. Podczas kongresu Wielki Projekt wicepremier Jarosław Kaczyński wręczył nagrodę imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Bronisławowi Wilsztajnowi. Pan Jarosław bez rękawiczek, bez maseczki, i jeszcze kancelaria premiera się tym chwali. W sumie TVP Info również, i nawet był materiał z tego wydarzenia. Szanowni Państwo, jak pani Martyna Miklaszewska, wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt, przed chwilą powiedziała, wszyscy laureaci są godni. Godni tej nagrody, którą otrzymali. Kaczyński pokazał dziś, że potrafi dbać o obywateli w czasie pandemii, tych wybranych. Wręczył nagrodę Brońsławowi Wilcztajnowi osobiście i to w niedzielę. Rzecz jasna, bez maseczki. W końcu stoi na czele Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, więc daje wzór do naśladowania brak słów. No, fajnie, że Kaczyński może występować na uroczystościach bez maski, ale Brown za jej brak jest poniżany w Sejmie i odmawia mu się prawa do wystąpienia równi. I równiejsi. Jarosław Kaczyński bez maseczki, jak mawia Jason Stanley. Okazywana publicznie pogarda autokraty dla prawa ma na celu pokazanie wszystkim, że to on jest prawem. Jarosław Kaczyński, lat 71. Bronisław Wildstein lat 68. Zdzisław Krasnodębski, lat 67. W grupie ryzyka, bez maseczek, nie niemądrzy ludzie, którzy dają zły przykład. Minister Dworczyk zaczął tłumaczyć wicepremiera Kaczyńskiego. Prezes Jarosław Kaczyński wręczając nagrodę Bronisławowi Wilcztajnowi był w pracy i nie musiał mieć maseczki. Prace wykonuje się nie tylko w swoim gabinecie. Zaraz, zaraz. Czy to oznacza, że posłowie podczas posiedzenia sejmu nie muszą siedzieć w maseczkach? Przecież są wtedy w pracy. Jarosław Kaczyński wręczając nagrodę był w pracy i nie musiał mieć maseczki. To fryzjerki, ekspedientki i TP też nie muszą? Dworczyk wsypał Kaczyńskiego. Kaczyński już dowodnie naruszył przepisy własnego rządu, wręczając bez maski nagrodę. Dworczyk, matacząc, powołał się na wykonywanie pracy. Tymczasem, obsługa interesantów w czasie wykonywania czynności służbowej nie zwalnia odnoszenia maski. To jest taki pokaz buty, arogancji i hipokryzji, że to się w głowie nie mieści. Najpierw politycy i sympatycy PiS ostro najeżdżają posłów konfederacji za to, że nie mają w Sejmie nałożonych maseczek. Padają ostre słowa z ust marszałek Małgorzaty Gosiewskiej: To, co panowie robicie, jest skrajnym egoizmem. Chciałam państwu po panu powiedzieć. Panu... I brakiem odpowiedzialności za innych. A zaledwie kilka dni później wicepremier Jarosław Kaczyński perfidnie łamie te zasady. I co? I cisza. Jak to mówią, twój brak maseczki jest lepszy niż mój. Posiedzenie Rady Ministrów w formie wideokonferencji. Poseł Konfederacji, Artur Dziambor, zwrócił uwagę ministrowi Dworczykowi, że chyba nie powinno go tam być. Panie ministrze Dworczyk, dwa pytania: czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? I jeżeli tak, jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł Pan w kwarantannę tego samego dnia co ja i zgodnie z Waszym rozporządzeniem mamy jeszcze do odsiadki 5 dni. Michał Dworczyk odpowiedział, tak Panie pośle, to jest zdjęcie z dzisiejszej Rady Ministrów. Jak uzyskać zwolnienie? Należy wystąpić z wnioskiem do głównego inspektora sanitarnego. Dzięki rozporządzeniu zapewniona jest ciągłość funkcjonowania szeregu instytucji, m.in. personelu medycznego oraz administracji. Pan Michał umieścił skan pisma od GIS, który potwierdza zwolnienie z kwarantanny. Okej, okay, a po ilu dniach kwarantanny zrobił pan badanie? Obaj wpadliśmy w kwarantannę w poniedziałek. Ja kontakt z osobą zarażoną miałem w niedzielę i powiedziano mi, że muszę czekać 7 dni na badanie, bo szybciej wirus jest niewykrywalny. Dziś minął piąty dzień, a też bym wyszedł już. Piątek południe, czyli dziś... W Sanepidzie uzyskałem informację, że najszybciej w niedzielę. Przy okazji Michał Dworczyk podziękował za hejt, który spotkał go za te pytania. Internauci skomentowali pismo z GIS, w którym jest bardzo ciekawa sprawa. O, jak fajnie, można dostać zwolnienie z kwarantanny i to z datą wsteczną i uczestniczyć w posiedzeniu rządu. Pismo z 9 października, a obowiązuje od 8. Minister Dworczyk dostał zwolnienie z kwarantanny z datą wsteczną, a prawo jest równe dla wszystkich, prawda? Na wniosek z 9 października, decyzją z 9 października, zwalnia się Michała Dworczyka z kwarantanny od 8 października. Czego nie rozumiecie? Był sobie Artur Dziambor i był sobie Michał Dworczyk. Obaj trafili na 10-dniową kwarantannę. Zgadnij, który jest spis i nie musi czekać 7 dni, minimum według sanepidu, na test na obecność koronawirusa, i opuścił kwarantannę już po 5 dniach. P.S. Podobno pytać, jak to możliwe, to hejt. Podsumowując, pan minister Michał Dworczyk, objęty kwarantanną, w piątek w południe zrobił test COVID-19. O 14.30 poszedł na posiedzenie rządu. Czyli w 2,5 godziny zrobił test, dostał wynik, wystąpił o zwolnienie z kwarantanny i dostał odpowiedź sanepidu: Polskie państwo potrafi działać szybko. Jeżeli cokolwiek się nie zgadza, panie ministrze Dworczyk, będę wdzięczny za sprostowanie. Sprostowania się nie doczekaliśmy. Okazuje się, że restrykcje, które wprowadzają rządzący, ich nie dotyczą, albo osoby z rządu czy partii władzy są na tyle ważne. Że mają skrócone kwarantanny, i te kwarantanny ostatecznie są krótsze niż dla zwykłego obywatela czy dla szeregowego posła z innej, mniejszej partii. Jak to mówią, moja kwarantanna jest lepsza niż twoja. Siódmy dzień, dziś miałem mieć pobierany wymaz i czekać na wynik. Niestety, tyle tego jest, że w kolejce spadłem na jutro, a wynik może w środę, czyli gdy kończy mi się kwarantanna. To taka propo tych, co ich głowa bolała i badanie mieli od ręki, a wynik po dwóch godzinach. Przy okazji minister tworczyk był na posiedzeniu rady ministrów w formie wideokonferencji. Nie mógł w takim razie zostać w domu i wypowiadać się zdalnie przez internet, Najwidoczniej jego obecność na miejscu była niezbędna. Na stronie PremierGovPL.info Jarosław Kaczyński w 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim, a urodził się w 1949. Nieprawdopodobne, a jednak okazuje się, że akapit był źle postawiony, a mimo to tekst absolutnie nie tracił sensu. Kłania się tak zwane czytanie ze zrozumieniem. To jest niezwykłe typ, który skompromitował się dawno temu, twierdząc, że powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku. Teraz kręci aferę, bo nie rozumie szyku zdań i nie ogarnia, że zwyczajnie akapit jest źle postawiony. Mógł siedzieć cicho, ale wolał przypomnieć o swojej wtopie. Pani Barbara Nowacka również nagłośniła ten skandaliczny błąd. Kaczyński urodzony w 1949 w 1944 walczył w powstaniu warszawskim. Są śmieszniejsi niż żarty o nich. Gdybym był posłem, czyli członkiem gremium stanowiącego prawo, który musi czytać i rozumieć czasem bardzo skomplikowane projekty ustaw. Nigdy bym się nie przyznał na Twitterze, że nie ogarniam tak prostego tekstu. Teraz już wiecie, dlaczego w tej kadencji Sejmu przechodzą tak fatalne ustawy? Posłowie po prostu nie rozumieją, co czytają. Niby śmieszne, ale tak naprawdę tragiczne. Jeden rząd, trzy terminy likwidacji. Dla producentów mięsa halali i koszer – miesiąc. Dla producentów zwierząt futerkowych – jeden rok. Dla producentów węgla – do 2050 roku. Zaprowadzenie firmy ponoszę pełną odpowiedzialność kapitału, pracy, czasu, energii, ale za korzystanie z moich pieniędzy urzędnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Tak smakuje życie. Marcin Mastarelek, Łukasz Żepecki, nieformalnie doradza Jan Krzysztof Ardanowski. W kancelarii prezydenta tworzy się alternatywa ośrodek władzy. Pat, współpracując z renegatami PiS, którzy są skonfliktowani z Jarosławem Kaczyńskim, mocno naraża się prezesowi PiS. Mateusz Morawiecki na Facebooku. Od tego grosika podatku nie będzie. Czapki z głów dla Kamila Grosickiego za hat -tricka. Czekamy na drugą połowę. My tu głosujemy nad jego projektami likwidacji 40 tysięcy spółek komandytowych, a ten sobie mecz ogląda i żartuje ze swojej mani opodatkowywania wszystkiego, co jeszcze żyje. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji programu Polskiej Energetyki jądrowej według dokumentu. Wybór technologii nastąpi w 2021 roku, a lokalizacji w 2022 roku. Zasadne jest pytanie. Co zrobiono przez ostatnie 5 lat rozmów o atomie? Szkoda, że nie było kontroli poselskich Platformy Obywatelskiej, jak Oleg Grat za 500 milionów złotych elektrownię atomową w Polsce budował. PO budowało elektrownię 5 lat, PiS buduje elektrownię już 5 lat. Po co kontrolować, skoro można podmieniać kadry i dalej ciągnąć kasę? Co to za zwierzątko, ktoś wie? Prezydent Andrzej Duda odpisał. OPOS: Panie prezydencie, kto jest odpowiedzialny za zniknięcie 70 milionów złotych? Dobrze, że mamy prezydenta z tak obszerną wiedzą. Codziennie coraz więcej zakażeń. Andrzej Duda: OPOS. Poważny prezydent na trudne czasy. Jeśli poprzestawiacie litery we wpisie prezydenta RP, OPOS, wyjdzie wam druga fala epidemii, służba zdrowia na skraju załamania, brakuje respiratorów, łóżek i leków. Panie prezydencie, Wiem, że już po wyborach, rekonstrukcji i pan taki zrelaksowany, ale czy jak już skończy pan przeglądać oposy na Twitterze, to możemy prosić o tę Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Wie pan, epidemia, zapaść ochrony zdrowia, takie tam drobnostki nie czekają. W sytuacji, kiedy mamy poważny kryzys w państwie, rekordy zakażeń, firmy bankrutują, a ludzie tracą pracę, Trochę to niepoważne, żeby prezydent polski śmieszkował sobie na Twitterze. Na to był odpowiedni czas, no nie wiem, może z rok temu, a nie teraz, kiedy mamy tak poważny kryzys, a oficjalny deficyt budżetowy wynosi ponad 100 miliardów złotych. Niestety, po odpowiedzi pana prezydenta stwierdzam, że on chyba nie jest świadom, dlaczego ludzie tak mocno oburzyli się na jego wpis. Przepraszam wszystkich oburzonych hejterów i totalną opozycję. Podobno to jednak nie jest opos, tylko dydlew wirginijski. Wybaczcie. Mea culpa. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Pychocińskiego. Zakaz chowu klatkowego kurniosek w całej Unii Europejskiej tego chcą Czesi. Szacuje się, że w 2019 roku przychody z globalnego przemysłu gier były już większe niż przychody branży filmowej i muzycznej razem wzięte. Piętnastolatkowi alkohol w sklepie sprzedała czternastoletnia ekspedientka. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić miniki do tych tweetów na Twitterze Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.